Superszanka, mimo tego, że sportowo udowodniła, że może grać w przyszłym sezonie w trzeciej lidze, zagra jednak z tak słabym budżetem? Ja myślę, że Superszanka może udowodnić, że w drugiej lidze może grać, bo są właściwie zawodowcy, piłkarze, ale nas nie stać na utrzymanie tej, powiedzmy sobie, no drugiej to nie mówię, ale o trzeciej lidze. Rozmawialiśmy z zarządem na temat dofinansowania w przyszłym roku, zwiększenia puli pieniędzy. No dostaliśmy takie pismo dość kategorycznie, że jeżeli nie dofinansujemy w tym roku 40 tysięcy złotych na rundę jesienną oraz nie wybudujemy 500 miejsc siedzących, to będzie degradacja. No jeżeli takie są warunki, to pewnie takie to nastąpi, bo takich kwot my w tym budżecie nie mamy. Na ich pismo spotykamy się z radnymi w poniedziałek przyszły, no wyjaśnić sobie sprawy, jak daleko to jest w tych posunięciach finansowania sponsorów, bo takie raptowne skoki finansowe nie są do utrzymania przez gminę.